Siemaneczko, jestem Pobytym Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj zajmiemy się zbiorem psa w całym gospodarstwie. Ale mnie nie zapomnę, 60 tysiące złociszy. Nowa kasa. Ale to nie wszystko, bo jeszcze zakupiłem sobie dmuchawę do zboża. I będę sobie spał zboże na obozie właśnie. Ponieważ, powiem tak, mam możliwość, każę wam to odgórnie, tak powiem. Mam tu stop, będę sobie elegancko tutaj przed dmuchawą sobie wpieniczał zboże i będę miał w końcu jakiś większy magazyn. Będę kupował silosów, tylko będę właśnie sobie na obozie sypał i nie będę mógł właśnie zboże. Na pierwszym strzale właśnie będzie owiec. No i co? Skąd pieniądze? Proszę Państwa, nie handlę się na zarobię w tym roku. Zbytnio sprzedałem kiszonki, ponieważ jak wspominałem, mam trochę tej kiszonki dość sporo. Więc wziąłem i sprzedałem trochę kiszonki. Oczywiście słomy na gospodarza. Tego samego gospodarza właśnie ta kiszonka poszła. Już mówiłem to w poprzednim odcinku, że z dzierżawy cała słoma poszła właśnie do gospodarza. No i też pyta się, czym ewentualnie kiszonkę, no. I właśnie tą kiszonkę sprzedaliśmy, także bo tam było paręnaście belek, wiecie, dość ładnie to oddało. I tak, no i za mleko to mnie dusza raduje, ale w tym momencie zrobiłem 42 tysiące złotych, co jest pod tę abstrakcją. Można powiedzieć pod tym względem, no ale szkodzi 25 krów przy naprawdę zajebistej wydajności. No, trochę przybliżko to zasiałem, które mają wydajność kosmiczną do krowy. Nadowe te ołówki kupiłem, wygląda jakby musiał tego gościa odkupać. Te ołówki naprawdę są warte swoich pieniędzy, więc dzisiaj co? Na spokojnie idziemy sobie owiec. No właśnie dzisiaj będziemy, no bo teraz właśnie magazyn mamy przeznaczony właśnie na wspomnianą obwolę, będziemy wykorzystywać. Więc będziemy sprzedawać soję i kukurydzę bezpośrednio. Owiec jednak sobie zostawimy na zimę. I co? Dzisiaj na pewno będę chciał napłacić kredyt. Powiem 60 tysięcy, bo chcę zamknąć kredyty. Jeśli mam możliwość taką, to trzeba z tego nie korzystać, jeśli mam fundusze. 11 tysięcy, 12 tysięcy, zostawię 50 tysięcy spłacek. Kiedy to żeby jak najprędzej te kredyty pozamykać. I no widzicie, 40 tysięcy zrobili z mleka, co na to pale jest 3,70 zł ileś. Wydajność jest pewnie kosmiczna. Wiadomo, tych krowy na pewno dość porządnie dają mleka. No co w sumie no, z tym się związało właśnie to, żeby te krowy były pełne za takie pieniądze. Więc nie wiem, czy jest płacę sobie ktoś kredytów. Nawet nie zobaczę, tylko głównie kredyt. Będziemy spłacać. No i drugi odcinek spłacania kredytów, można powiedzieć, będzie rozpoczęty. Ale o to chodziło. Czyli to po prostu jakoś było możliwe. No i na pewno tak, widzę, że ten owiec mi raczej nie wejdzie, bo 10 zbiorników. 35 tysięcy litrów to dmuchawy wychodzi. Dmuchawa też mi kosztowała 10 tysięcy. Ale dość sporo pieniędzy, no ale niech już tak będzie. Kiedy będę musiał jakiś magazyn postawić, to też będzie się wiązało wydatkami. Mam już dogadaną firmę i nawet mam firmę dogadaną z fotowoltaiką, bo fotowoltaika dzwoniła mi prośba na to, że je to dał do Santo. No i mój język fizyk postawię sobie tą datę, może tą datą, bo zrobię sobie położyte wspomniane panele, będzie elegancką, więc tak sobie postanowiłem, że tak będzie. Więc ciekawie będzie w tym roku, mimo wszystko. No i spodziewałem się, że po prostu tyle będzie można zrobić z tego mleka. Takie właśnie wydajności są na jedne, wiecie, no 6 tysięcy. W rzeczywistości to są średnie ołówki, bo te farmingu są troszeczkę drogie i tak podajemy do tego, co ferruje gra. Za 6 tysięcy za te krowy. A zajawki na 300, no widełki jeszcze nie są w doju,
więc tutaj też trzeba chwilę poczekać, zanim te krowy będą, będą w doju. Ale ogólnie nie ma takiej tragedii. Dobra, szczerze, trochę to będzie trochę tego latania tutaj. Nieźle, no widzę, że też sezon wapnowania widzę, będzie, więc bardzo jest aż na 100 tego wapnowania. Chyba dwójka, jedziemy na pusto, będzie elegancko. Musimy szybciej tylko to porobić, żeby szybciej to ogarnąć, bo jest taka droga, bo dzisiaj ma rano. Ja się bieszam czasem, nie patrzę się już na to, to wszystko, po prostu sobie tak lecę jak lecę. Ogólnie mam propozycję wykupu pola, też właśnie, sąsiadującego, można powiedzieć bardziej między moimi polami, właśnie mieć. Mam później już wykupu pola i tam to będę chciał coś wykupić. Pole, zaraz pójdę, pokażę, które to jest pole, bo wiadomo, kombajn tak sam sypie, więc tu nie muszę nawet wcielić i patrzeć. Mam możliwość wykupu tego pola. Oczywiście po zbiorze, tak? Więc proszę Państwa, będę się to właśnie kupić, żeby to było połączone i było większy kawałek. Ja tak sobie pomyślałem, czemu mam tyle zboża mogę mieć? Bo dodałem jeden model, który mówiłem, który pozwala na zwiększenie bądź zmniejszenie, znaczy w zależności od roku, rok jest wydajny bądź jest mniej wydajny, trzeba powiedzieć w skrócie. No, dałem ten mod i widać może ten owiec przez to możliwe, że tak sypie teraz, bo tam jest od pół do 2,5 razy wydajniejszy zboże, więc może przez to teraz ten owiec też może oddawać. Nie wiem, zgaduję. Ale mi się zdaje, że chyba około zawsze robiłem przejazd. Tutaj chyba tak teraz właśnie nie ma. No dawno na pszenicy tego nie miałem, bo jeszcze nie ryzykowałem, ale teraz rekwizyt wyglądał, zobaczyć co z tego będzie. No widzę, na razie ten owiec naprawdę fajnie udaje. No pogoda była fajna. Było przykropno, wszystko elegancko, więc myślę, że ten owiec w miarę fajnie teraz właśnie minać oddaje. Więc no, ewentualnie teraz w sumie nie trzeba, to może trzeba nie część sprzedać tego owca. Nie wiem, zobaczymy. Więc no, fizyk, fizyk. Teraz to mogę się bawić, patrząc w tym tempie takim kolumnego mleka. No to będę spłacić ten kredyt z tej obory w ciągu roku. Z mleko mleka. Więc tutaj jest naprawdę ciekawe. Patrzcie, tu już troszeczkę mniej leci, tam leciało więcej, widzicie? Już jest ta zależność. Czyli tak coś tu jest inaczej. Myślę, że można powiedzieć, w tym bajerku trochę lepiej sypie, tam troszeczkę gorzej. Tutaj już trochę gorzej. No to powiem szczerze, fajnie. Pod tym względem. Bo wygląda to bardziej realnie. No to chodziło mi. Więc takie mody, które mają trochę bardziej realności. No moje da się tak zrobić 100% realności. Wiem, że w rachunku by to było, to pewnie tydzień by nad nie był, można powiedzieć. No ale nie ma co źle. Wycinamy tutaj. I tak, muszę sobie wyrównać trochę te pole. I tutaj dalej już nie będę tutaj siał. Zboża, to sobie wyrównam wszystko. Przy obłoże, pewnie tam sobie zaleję betonem, czy pojedynkę kupię betonowy i sobie zrobię takie coś, odwadzenie. Mam trochę tam bardziej ambitne plany pod tym względem, na pewno jakaś droga dojazdowa. Pod tym względem też będę chciał zrobić tutaj sobie elegancką drogę dojazdową. Po prostu, żeby już nie jeździć przez gospodarstwo, to właśnie tutaj jest tyle elegancko już sobie jeździć, no bo czemu by nie, jeśli mam taką możliwość, no to już nie jest dosyć tylko pola dużo. A zawsze mam opację. Tutaj już troszeczkę lepiej, bo już jednak lepiej nie dosiła tego rowu. O, tego rowu lepiej idzie. Popatrzcie, już inaczej te zboże leci do zbiornika, co naprawdę jest fajne. Trochę widać zachwaściło tylko zboże, ale nie ma tragedii. No, cieszyć się, no ale fajny taki rok. Wybierałeś połowy, tak moim zdaniem, ja mi umiem tak sypały zboże jak tutaj. No to będzie naprawdę luksusowo. Naprawdę w tym roku to jest taka tragedia. Znowu kolejny rok, kolejna susza i jest lipa. No bo widzę, że tak, będę się od samego chyba zostawić na jedną szczepę. A tutaj po prostu wziąć i przeprowadzić drugą.
żeby ktoś miał to ręce i nogi, proszę Państwa, bo to nie ma sensu tak jeździć dwoma szczypami. Więc tak, idziemy sobie do Ususka, biegniemy sobie takim, no, miarę szybkim tempem. I tak, gasimy tą szczepę z tyłu, sobie odpotniemy. Chociaż się tak wykręcę, tak powinienem, może powoli. Coś powoli się tu wykręcę. A będzie lekko sobie na obie stajadę, no i trudno, no. Życie. Czyli będę też jeździł z takim zestawem cały czas. Sensu nie ma. No, pasowałaby taka przytypa jeszcze jedna. W takim momencie teraz kupić. No ale na razie nie będę kombinował, nie będę kupywał szczepy. Mówię, no są ważniejsze sprawy tutaj do wydatków, do wydawania pieniędzy są ważniejsze sprawy. No i jeszcze odnośnie ciągnika, bo wspominałem, że mam propozycję sprzedaży 60 was pasą. 60 was pasą i powiem szczerze, że jestem skłonny tą pasę właśnie sprzedać z ciągnikiem, z ciągnik z pasą bardziej pod tym względem sprzedać. No, dałem się jakieś 6000, to jest dla mnie bardzo fajny pieniądz, który na pewno mi pomoże bardzo, wspomoże jeszcze. Aż to miejsce ma fajny ciągnik i fajną prasę znalazłem, więc pewnie w to miejsce coś tam jeszcze znajdziemy, ale to się okazało, że też będę kostkę sprzedawał, bo już jednak z tym arealem moim już będę chyba rezygnował z kostek, będę raczej przechodził na typowo. Mrówki, nie patrzcie się na to wszystko, co tu jest. A, jeszcze nie powiedziałem innej ważniejszej rzeczy, najważniejszej rzeczy. Zrobiłem sobie właśnie pyzmę z tych tab, z tej łąki, żeby po prostu jakoś tam było lepiej. I powiem szczerze, to było 115 tysięcy litrów siano kieszonki. Powiem, że to sporo. Jestem zadowolony, że no, dość ładnie to oddało w jednaku. W tym momencie, no nie wiem, ten mod też teraz, muszę powiedzieć, pozwala na tą prawę, tak? Czy jak? Tego nie wiem, czy to wpływa na tawę, czy nie. No ale powiem szczerze, że naprawdę fajnie to zadziałało w moim w tym momencie, to fajnie to oddało. Mimo wszystko. To trawa? Dobra, gasimy. Gasiłem. Dobra, bierzemy się do wizora. No powiem szczerze, że naprawdę fajnie to oddaje. To trawa oddała w tym kawale. W dwóch kawałkach. Na jednym kawałku, przy tym wykupionym kawałku mam wykupiony tej łąki, to jeszcze się został. No i jedna łąka, druga właśnie zielona, a druga była zrobiona w baloty. Trzecia była zrobiona w baloty. Nie są pan dość sporo. Tam to oglądało, no zobaczymy, czy tam też to właśnie działa ten mod na plon pod tym względem, czy nie wiem, tego nie wiem. Na razie widzę, że na pewno lepiej to oddaje wszystko. Uważam, na pewno dużo lepiej oddają. Wiecie, no i ten i ten mod fajnie pomaga. Zobaczymy, czy będzie teraz. Czy jednak jakaś tam strata będzie pod tym względem. Na razie fajnie. Plony są miałe fajne. No aby tak było, no i będzie elegancko, tak. Ale dogadałem się jeszcze odnośnie tego ciągnika z tej pasy, 60 pasy, że będę sprzedawał ją dopiero po żelnych żniwach. No bo wiadomo, że później się kieszonki, czy to się odbije tak baloty. Lepiej ważne baloty, tylko pyzmy, więc no nie będę pasy raczej używał już. Wstawię na spokojnie, mogę sobie poszukać tego sprzętu. I to wszystko. No chyba, że bardzo jakoś tak ciężko halny jest. No nie, cena atrakcyjna, tak, no 5000 jeszcze prawie zarobię. Na całym zestawie, no nie byłoby tak źle. Mogę powiedzieć. Co po prostu też by mnie ono uratowało. A ciągnik też mocowo podobny, co do 60. Może ciut mocniejszy. Nie chcę nawet tak mocno iść do przodu. Chcę coś mieć więcej umieścić pomiędzy jeszcze. No ta gospodarka nie jest jeszcze taka w pełnym rozwoju, żebym nie
kupiła co chwilę jakieś mocniejsze silniki, nie wiem, to już po polecach mu 200 koni kupić, czy nie pojedynczy cudzysłowie, już miał do końca serii. Ale nie chodzi o to. Ja chcę mieć taki serię, która będzie miała duży przemiał maszyn. Żeby też to nie było dla was monotonne. Wiem, że mało kiedy tam jest tak wyraru. Ale też patrzyłem przecież Agromax, nie będę zgadzał dokładnie kanału, co był Bacina Wieba. I szczerze też tam jest przemiał maszyn w kwiatku, więc czemu tutaj by też tego nie zrobić, tak? Przecież to by nie było jakiejś tutaj krzywdy. Żeby po prostu też wam się lepiej wyglądał, a mi się fajnie grało. Pod tym względem. Wiecie, no musi być 60 kp na ciągnik, ale jednak jest ma mniejszym ciągnikiem. O, wydaje mi. A jednak taki ciągnik by tam leciał, to na pewno by sobie szybko latał bez problemu na 800. To 60 dałaby radę, też nie mówię, że nie. Tylko że po prostu jeszcze mówię, jak są na filmie, nie wiadomo, że 800. One ostatnio spali i pojechałem normalnie 60 kurwa 5 leciał sobie. No było zasypać, po tu krydzy. Torne sła nawet i leciał, tylko musieli sobie wstawić te oryginalne lapy, które nie pozwalały blokować właśnie podnośnika, żeby opuszczał się, no i to tylko tyle. Tak to po prostu dało sobie radę, bez żadnych problemów. Dobra, teraz tak, musimy się jakoś tu obrócić, wysypać. Wszystko nie miałem słomę zawsze, bo ta soma to już roku tam po osi, po życie i tutaj po osi. Jest przeznaczona dla mojego bydła, bo nie wiem jak to będzie dalej wychodziło. Chociaż mi to tak krowy nie będą dostawać, to właśnie tam tej nowej, że no, miechcie. Nie będą dostawać, bo tam jest oczywiście oborana ruszta, więc tam to odpala. Podejrzewam też, to jest ostatnio chyba sezon, gdy szczepę ewentualnie, może nie tyle sezon, co może właśnie nieco nie będzie używane, bo będziecie właśnie też kupić jakąś fajną szczepkę pod do tego zboża, bo naprawdę trochę już ta szczepa jest, nie mówię, ona już jest trochę leciwa, jest drewniana, nie mówię, żeby ją sprzedało czy coś w tym stylu, ale chciałbym trochę mieć wywotkę kolejną, dokupić wywotek i nawet może wymienić by dwóch, jeszcze kilo wywotek jeszcze dokupić, żeby po prostu mu wykomfortowo już po prostu nie robić. Patrzcie, tak jak ten nowy sleci. Patrzcie, nie, ten moc zmienia. Dawa tam lekko jedno poszła, bo tam nie gdzie nie udało się dokłosić. Ale nie chodzi o to. Ważne, że wszystko bangla pod tym względem. Jest go. Znaczy mokro. Patrzcie, teraz zobaczymy, ile dokładnie tego obsądzie leciało. Wiadomo, troszeczkę tam też mogą być jakieś mijaki czy coś w stylu, bo nie wiem, się pewnie wydają takie hacza, nie? Ale patrzcie, on jest wydajny ten owiec. Naprawdę, on jest tak wydajny teraz w tym roku. To jest, no, nic, aby się cieszyć, tak? Pod tym względem. No i ja się będę cieszył, jeśli tego będziemy wyciągniemy jak najwięcej pieniędzy, tak? Bo tak, mój plan jest na to, żeby krowy zarabiały pieniądze na spłaty, a zboża zarabiały na nasze, można powiedzieć, potrzeby obecne, nie wiem jak powiedzieć, codzienne, o, a wydatki bieżące, o, tego co wam brakowało. A jeszcze zaraz powiem wam, wyjedziemy sobie będziemy sypać, jak będę chciałby nami to zrobić, żeby tutaj fajnie wyglądało moje gospodarstwo od tej strony, żeby fajnie ten dojazd wyglądał. No bo też teoretycznie patrząc na tamte pola z tyłu, no gospodarze też nie mają dojazdu, by nie było i też no przez to muszą je przejeżdżać przez moje gospodarstwo. Taka lipa jest z jednej strony na tym, pod tym względem i wiecie, no jakoś tam muszą sobie radzić. Wiecie, ja tam krzywdy nie mam, bo dzwonią razie czego i mówią, że będą przejeżdżać tutaj i tutaj. A wiecie, jakie są koszone cokolwiek, to już mnie tam nie interesuje. To przyjadę już nie? Patrzcie, to już ile mniej owiec sypie. Czyli mod naprawdę zajebisty, już mi się podoba. Naprawdę. Ona tabel właśnie miałem już rzucony,
ten modzik i wypadę fajnie, to oddaję. Patrzcie, tu już jest troszeczkę mniej, troszeczkę słabiej leci. Nie jest to takiego, że cały czas jest pełny opór, macie cały czas pełny zbój, cały to jest, nie wiem, czy pełne kłosy, czy coś. Przecież wy też nie macie pełnych kłosów, niektóre zboża nie mają, bo nadążą przecież nalać, ja się nie zdążę nalać. A tutaj właśnie tak pokazuje, że jeśli tam gdzie wilgot nie jest, tam tego zboża jest więcej. Tutaj gdzie jest, powiedzmy, nie ma, bo nie było deszczu i brakuje, czy tam leci, ale tu nie jest ta sama efektywność, co właśnie by było przy pełnym deszczu, przy tam czymś innym, tak. Popatrzcie, i tu już inaczej w ogóle leci, 1%. Patrzcie, i tu już będziemy mieli pewnie 70%, a dojedziemy tam do pokreśniaka. Tu już jest, i tu już jest zajebisty mód. Pamiętam, musimy zobaczyć dokładnie co jest mód, ale powiem szczerze, już mi się podoba. Nie wiem, czy to będzie cały czas, no dobra, że się będzie słyszała, to ja tego problemu nie będę miał. Ale jeśli widzicie, jest pogoda fajna, było przekropnie, było wszystko, no to może ten prąd być naprawdę i 250-godnym będą od 0,5%, od 0,5 razy do 2,5 razy, więc tutaj jest naprawdę dość, nawet nie dojechaliśmy, nawet nie dojechaliśmy, czekajcie, a po co ja mogę w sumie tutaj wysypywać, tak sobie teraz myślę, na przyczepę. Kasę mogę przecież bizonkiem podjechać bezpośrednio pod Muchawę i pójść pod Muchawę elegancko tutaj złożę i to będzie elegancko już. Patrzcie, ja sobie wezmę cykl, wysyp pod Muchawę i pójdzie. Też tutaj minie. Oj, chciałem tak fajnie, żeby wyszło, ale coś tutaj. A, dobra, to jest jakiś tam dygiel lekko niepasujący, no ale trudno, to wiecie, to jest tylko parmin, tego tak fajnie robimy. Ale często tak się właśnie wysypuje bezpośrednio do tego. No i patrzcie, mamy owsa już. Patrzcie, mam w sumie na większą cenę już teraz. Zobaczcie, bo mam jakiś może ten rok, ktoś tam zbytnio nie jest udany pod tym względem. A, jeszcze wracając do tematu. Jak on chciał to robić? No bo jak tu miałem to nicy teraz wiadomo przez tą drogę, co tutaj jest. No nie. No wracam. Bez kimś wiedzieć na kupiedzę. I patrzcie, teraz chciałem to zrobić. Tutaj do równego, co są drzewa. Tutaj mniej więcej będzie droga. Wiem, ciulowo trochę to będzie wyglądało. Pod tym względem, ale chcę taką duszkę tu zrobić. Bezpośrednio tutaj, moja rzepka to zniweluje. Bytne pozwolenie sobie wezmę i to bytne. I tutaj będzie utwardzony teren. Tutaj będzie utwardzony po długości. I zobaczymy jak to wyjdzie finalnie. Nawet wiecie, trzeba wyciąć. Tego obszaru mi zejdzie, tak? No mi zejdzie, ale tutaj też będą kolejne inwestycje z tej strony. Na 100%, no bo tu trzeba trochę pomyśleć. Pod tym względem. I zobaczymy. Pewno chciałem troszeczkę tu pomodernizować. A co jeszcze się zmieniło? Powycinałem wszystkie drzewa, bo dostałem pozwolenie. Powycinałem wszystkie tutaj drzewka, które były. Bo tutaj miałem. To mam ambitny plan postawić wiatę właśnie na maszyny. Z tego względu, że po prostu było dla mnie komfortowo. To tak samo muszę wziąć, troszeczkę utwardzić. Nie mówię z tyłu, ale tutaj boczki zrobić, nie wiem, czy coś tutaj porobić, żeby po prostu też lepiej to wyglądało. Obwodnicze grubyczki te fajnie wyglądają. No i co? Mieliśmy wejść do banku ponad 20 kredyty, tak? Czyli mamy jeszcze tutaj. Chcieliśmy sobie 40 tysięcy. 6 tysięcy wypłacimy. Czyli nam zostaje 49 tysięcy spłaty. 2 tysiące na koniec zostaje, bo wiecie, może coś tam jeszcze wyjść. Chyba, że będziemy musieli tych pieniędzy mieć, tak? Więc no już mamy troszeczkę lepiej. Tutaj musimy lepiej, wiecie, się patrząc, lepiej pasowałoby nadpłacić obławę, ale obława dopiero będzie później, to się odpłacana. Nie ma co się śpieszyć. Tutaj nie ma co się śpieszyć pod tym względem, więc możemy sobie na spokojnie tu ogarnąć. Dobra, jeszcze zrobimy jedno półeczko. Poczekajcie, teraz musiałbym pewnie rozłożyć, żeby tutaj nie uszkodzić. Tak. Zrobimy jedno półeczko jeszcze i będziemy kończyć. To też nie chcę, bo tutaj muszę tak mieć wycięte na przejazd właśnie do paszowozu, żeby paszowozem sobie elegancko tutaj jeździć.
itp. itd. Więc tutaj muszę trochę pokombinować pod tym względem, no i myślę, że to jest tak na plus, szczerze mówiąc. Szczerze się bardziej rozwinę. Dlatego tutaj też ta łąka, która tutaj była, to jest tak była niwelowana po prostu. Po to i wyłącznie, żeby już właśnie z tym zamysłem właśnie tej oboje, żeby wiedziałem, że już inaczej trochę tak kształtowanie z tego będzie. I dlatego musiałem to zrobić, chcę inaczej to zrobić, tak? Więc tutaj te pole się zmniejszy. A te podobne, te pola dwa na nich, które są. Tam są te małe byczki teraz stoją i tutaj jest to była właśnie tak jakby. Będzie w ogóle coś inaczej porobione. Te dwa prace będą właśnie przynajmniej na rozbudowę, modernizację itp. Trzeba po prostu móc się zbudować, bo to nie jest koniec rozbudowy, tak? To początki są. Czy to jest 53, 4 odcinek? Więc tutaj też trzeba trochę pokombinować, pocudować pod tym względem i no, się fajnie to oglądało. Więc myślę, że jak na plus, jak najbardziej to będzie wszystko wyglądało. Będzie, no, nie, trochę pola odejdzie, tak? Bo odejdzie. Ten sobie 15 aut nie odejdzie. Może nawet więcej nie odejdzie tego pola, no ale jeśli chce się człowiek rozwijać, no to musi coś tam pominąć. To też będzie, będę chciał później, że w tym silosie postawić jakąś latę na maszynę. Może coś innego, zobaczymy, coś będę myślał, będę coś kombinował, będę coś tworzył, tak? Może zbiąć na gnojnice, które też były wymagane już przez agencję. No bo pierwsze też, po drugie, już silos betonowy, co też się wiąże kosztami, ponieważ no, agencja mówi, że chce powoli, chociażby ten jeden silos na pracę betonowy był. Może to powiecie, że tak zwany kosmów Lego, czyli kosmów betonowy. Ale już taki silos to po prostu, że jeden na gospodarce był. W tym, który najdłużej ktoś będzie leżał. Bo wiadomo, że jeśli ktoś robi się na kiszonki, to leży powiedzmy, nie wiem, 4-5 miesięcy, no to jeszcze nie ma tak wiele, ale jeśli ktoś leży rok czasu, czy nawet więcej, no to już będą chcieli pewnie wymagać. Więc lepiej zapobiegawczo sobie taki zrobić silos. No, patrzyłem mniej więcej, no dowiadywałem się odnośnie bloczków betonowych właśnie. No taki nie będę jakiś tam cudowo betonów typowych. To zwykle proszki superexy, może nawet zrobię i to po prostu tak ładnie nie optymkuję w tym stylu. Co by też nie było złą opcją. Patrzcie, jak to naprawdę ten ojciec zajebi się tutaj oddaje. I patrząc to pod tym względem naprawdę było dużo taniej, moim zdaniem. Myślę, że tak gdzieś dyszce powinien się za mną taki silo gdzieś 40 metrów. 40 metrów za krótki. 60 metrów gdzieś w granicy pewnie. Będę pewnie oscylował, bo chcę robić pyzmy mniejsze, a dłuższe niż właśnie odwrotnie, bo później to jest męczarnie przeciągniętanie itp. itd. Tak samo jak w realu robiłem pyzmy na 38 metrów, będę wysoka i 10 metrów wysoka i powiem szczerze, że to troszeczkę był błąd, bo można było troszeczkę wydłużyć na te 50 metrów co najmniej i by był miał człowiek spokój, tak to gnieździł się. O Jezu, nie lecisz. Się gniótł tą pyzemką i niepotrzebnie. No co, myślę, że dzisiejszy odcinek byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek będzie spodobał, to też się pierwszy komentarz, dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.